Dziękuję arcybiskupowi za zaproszenie. To jest naprawdę wielki zaszczyt tutaj być. Dziękuję bardzo za to, że Kościół organizuje tego typu wydarzenie. To jest jakieś wydarzenie niespotykane. Byłem już w Szczecinie na takim rozważaniami o Zeaszu. Także mam wrażenie, że to wydarzenie jest rzeczywiście ogólnopolskie, a nie tylko, powiedziałbym, w kilku ważnych miejscach. Jestem onieśmielony trochę, dlatego że siedzą tutaj tak zacni rabini, a tak zacni znawcy Tory, tak zacni goście. No ale w bezczelny sposób zabiorę głos. Bezczelny w tym znaczeniu, że zaryzykuję jednak to, co chcę powiedzieć, wiedząc, że mając nadzieję, że są na sali ludzie, którzy wiedzą lepiej, mają bardziej uporządkowane sprawy. Zresztą jak przyszło do mnie to pytanie, które postawił arcybiskup, to musiałem zadzwonić oczywiście do wielu osób, w tym do kilku rabinów, zapytać, co właściwie oni myślą. Wierzę w jedną rzecz, że taka rozmowa, wspólnota jakiejś rozmowy buduje coś, jakąś pola wrażliwości. Postanowiłem, że będę mówił w 7 punktach, prawda? Bo wtedy jest czytelny. Bo mam tylko 20 minut do mówienia, więc należy to bardzo skrócić. Po pierwsze, jak czyta to? Po pierwsze, długo. To brzmi zupełnie bezsensownie i powoli, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że czytanie Tory jest co roku taki cykl czytania, prawda? Czyta się ją, ten pięcioksiąg, w pewnym rytmie określonym przez pojęcie parsza, czyli część Tory, danego dnia jest czytana, to można powiedzieć, jeżeli ktoś żyje tam swoje naście, dziesiątki, tam 70, 60 lat i chodzi co tydzień do synagogi, to usłyszy bardzo wiele treści tej Tory. To znaczy jest to taki moment, w którym zbliżamy się i widzimy różne odcienie. W ostatnim tygodniu chyba była parsza Bo. To jest parsza, która mówi o trzech plagach ostatnich, plagach ciemności i też o tym zapowiedzi święta Pesa. W związku z tym ta rozmowa, którą myśmy toczyli w naszej synagodze, to rzeczywiście była rozmowa, która pokazała mi zupełnie nowe znaczenie w związku między parszami ciemności, a religią, na przykład egipską, pokazując, że jak bardzo te plagi były związane z walką, z kultem pogańskim, prawda? Jak one były świadomie bardzo konstruowane. I mi się wydaje, że z każdym rokiem czytania odczytuje się jakby, można usłyszeć jakieś nowe słowo, odnaleźć nowe znaczenie. Oczywiście ci, którzy słuchają, szczególnie teraz, tych parsz, one są czytane po hebrajsku, to większość ludzi, no, nawet obecnych na sali, nie zna tego języka, ale zawsze są tłumaczenia lepsze lub gorsze, ale tak zresztą było i dawniej, w czasach talmudycznych, kiedy większość Żydów też słabo znała hebrajski, to zawsze był tłumacz, który tłumaczył teksty hebrajskie na język aramejski, prawda, żeby ci słuchacze mogli rozumieć, o czym jest mowa i co się staje. Czyli ta bardzo cierpliwa i bardzo długa pedagogika, powiedziałbym, spotkania z Torą, jest jakby punktem wyjścia, moim zdaniem, do myślenia o tym, jak Żyd czyta Torę, nie przebiega oczami, nie przelatuje, nie traktuje jako książkę, tylko jako taki obszar, który jest obszarem stałej medytacji, na tyle stałej, że zaczyna czuć i myśleć o świecie Tora. Te pojęcia aż do niego wrastają, zaczyna tym językiem operować, żeby nazwać siebie, nazwać swoje otoczenie, nazwać to, co sam doświadcza. Drugi wymiar czytania Tory, mi się wydaje, to jest wymiar czasu. Oczywiście Tora opowiada o historii, która zaczyna się prawdopodobnie mniej więcej w 2200 roku przed wspólną erą. To jest historia, kiedy pojawia się Abraham. To jest historia, której oczywiście istotnym bardzo elementem i kluczowym w pewnym sensie jest doświadczenie czasowości. To się dzieje, prawda? Mamy od tego 2200 roku, mniej więcej Tora kończy się w XIII wieku, przed wspólną erą. Czyli
obserwujemy ponad 1000 lat historii, ale to oczywiście jest to historia i czas Biblii, czas Boga, czas wyznaczony teologią Boga, który zapewne nie ma nic wspólnego z historią optyczną. Nie ma żadnego dowodu historycznego, archeologicznego na to, że miało miejsce coś takiego jak Eksodus. Nie ma żadnego dowodu historycznego, że Żydzi opuścili, lub Hebrajczycy, bo jeszcze wtedy nazywali się Hebrajczykami, opuścili Egipt. Nie ma żadnego archeologicznego dowodu na to, że spotkali się pod górą Synaj. A prawdopodobnie, jeżeli by to się toczyło przez 40 lat, ślady archeologiczne byłyby na tyle gęste, na tyle istotne, sądząc ze badań nad innymi obszarami Izraela, że moglibyśmy mieć pewność, coś takiego się zdarzyło. Ale niezależnie od tego, czy Tora jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, w takim sensie prostym weryfikacji przez doświadczenie historyczne, to mamy całkowitą pewność, jest to książka prawdziwa w sensie teologicznym. To znaczy, nie próbujmy jej jakby wpakować w historyczność, nasze rozumienie czasu, nasze rozumienie historii, przejścia z różnych epok, od epoki wczesnego brązu do epoki żelaza. To jest jeszcze te wielkie rewolucje, z tyłu mamy w głowie. Jest to książka przede wszystkim księga, o którym trzeba pamiętać, księga o pamięci. Pojęcie zachor, pamięć jest, mam wrażenie, jednym z najczęściej używanych pojęć w Biblii, tak jak najczęściej wymieniane są słowa nie zapomnij, przekaż, prawda? Ten element czytania Tory to jest też ten element pamiętania o własnej tożsamości, przekazywania. I czytając Torę, my się wpisujemy w pamięć, którą naród żydowski, judaizm, buduje dla nas i buduje i wyznacza nam przestrzeń naszego odczuwania i naszego myślenia. Ta zmienność, ta historyczność prowadzi oczywiście historyków, krytyków Biblii do okazania jej różnej warstwy. Najczęściej się mówi o tej warstwie, która się nazywa J i E, warstwie, w której się pojawia Elohim, czyli to jedno z imion Boga, i drugie, które się pojawia, to cztero imię, które Jud, Hej, Waw, Hej. I te różne warstwy historyczne w tym tekście, różne warstwy językowe, w sensie widzimy, jak to się zmieniało. Musimy oczywiście być tego całkowicie świadomi. W czasach króla Jozajasza, to był jeden chyba z najbardziej niezwykłych monachów z Dawidowych, z pokolenia Dawidowego, tam jest taka drobna uwaga, która bardzo jest zastanawiająca, mianowicie, że on, ten napisany, że w trakcie remontu świątyni odnaleziono piątą księgę Jozajasza, piątą księgę Tora. I oczywiście z tego wynikały pewne wnioski praktyczne dotyczące likwidacji miejsc kultu, które były niezgodne z przepisami tej księgi i też czytanie, bardzo intensywna praca nad tą księgą. I możemy prawdopodobnie dojść do wniosku z lektury Biblii, że ta księga powtórzonego prawa została wtedy tak naprawdę napisana. Prawda? Nie przez Mojżesza, nie przez Pana Boga, tylko że ona powstała prawdopodobnie w czasach króla Jozajasza, w którym to Królestwo Judy stało się rzeczywiście jednym z najważniejszych i takich istotnych centrów teologicznych, centrów myślenia i opisywania własnej przyszłości. Ale wszystkie te fakty, które nam mówią o tej zmienności wpisanej w tekst Tory, o tym, że nie wiemy, kiedy one zostały spisane, jak zostały spisane, kto był tym redaktorem tego tekstu, to mi się wydaje, że z mojej perspektywy czytania Tory, to nie ulega wątpliwości, że tekst Tory jest dla mnie niezmienny. Znaczy, to jest tak jakby gotowy tekst, który jest on zamknięty i każda litera, każdy kształt litery, każde zdanie jest jakby całością, nad którą nie podlega ona w tym sensie dyskusji. Będę przyjmował tą część Tory, bo ona jest związana z Elohim, czy tamtą część Tory, bo jest związana z innym imieniem, tylko traktuję ten tekst Tory jako niezmienny, jako dany przez Boga, jako tekst, który mam integralnie czytać we wszystkich jego wymiarach i we wszystkich jego kontekstach. Czyli można powiedzieć, w tym czytaniu Tory świadomie i z najwyższym przekonaniem abstrahujemy od wiedzy
abstrahujemy, to nie znaczy lekceważymy, abstrahujemy od tej wiedzy historycznej, archeologicznej, językoznawczej, krytycznej na temat tego. Jeżeli ja chcę zrozumieć historię poświęcenia Izaka na górze Moria, to oczywiście krytycy pokazują, jak różne warstwy tego tekstu się na siebie nakładają. Ale ja będę czytał tą samą księgę dla siebie samego, świadomy tych różnic, jako pewną całość, która niezależnie od tego, jak ona została spisana, zredagowana, to ona posiada wewnętrzną taką logikę i jedność. To dla mnie bardzo ważne, jedność, która jest wpisana oczywiście w język hebrajski. Znaczy, to jest rzeczywiście język święty i podejrzewam, że dobry Żyd zna hebrajski, a gorszy Żyd zna słabo, a jeszcze ten to jeszcze słabo. Czyli ten język jest tutaj niezwykle ważnym nośnikiem. Prawda? Jeżeli jest ten polski przekład na samym początku Biblii, w którym mowa jest o Bogu, który stworzył świat, to w oryginale nie ma takiego zdania. Jest zdanie, które brzmi Bereshit bara Elohim, to Elohim stworzył świat. Nie ma Boga, ale pojęcie Bóg jest oczywiście pojęciem zapożyczonym z greki, którego nie ma na gruncie języka hebrajskiego. Czyli można powiedzieć, to Elohim stworzył świat, a nie Bóg. Czyli Bóg o pewnym obliczu. I ta świadomość tych niuansów, które dostrzegamy i znaczeń jest oczywiście pogłębiona, na to nakłada się oczywiście fakt, że każda litera języka hebrajskiego jest zawsze liczbą, prawda? Czyli że musimy też być świadomi, że Biblia zaczyna się od cyfry 2. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego od cyfry 2? I to wejście przez hebrajszczyznę to jest jakby nieodzowne w sensie rzeczy. Nawet jeżeli ta hebrajszczyzna jest bardziej niż kulawa i bardziej niż, powiedziałbym, nieudolna, ale zawsze trzeba do niej wracać jako do tekstu świętego. Języka świętego. I do tej lektury wymagana jest takie podejście do lektury Tory, takie czterowarstwowe. To jest nawiązanie do książki rabina Mojżesza Kordowero, która się nazywa Pardes. Pardes znaczy raj, czy ogród. I z tego wynikało jakby to, że musimy świadomie wiedzieć, co czytamy, jak chcemy czytać tą księgę. To słowo pardes rozbijane jest na tą warstwę pszat. Warstwa pszat to jest taka warstwa dosłowna. Czytamy dosłownie. Chcemy rozumieć, kiedy i ile studni zbudował Izak lub oczyścił Izak, prawda? Chcemy wiedzieć, jaka jest kolejność zdarzeń. Ile lat miał Izak, kiedy został poświęcony na górze Moria. To wszystko jest bardzo ważne, taka warstwa dosłowna. Ale za tą kryje się warstwa oczywiście czytania alegorycznego. To jest zupełnie inaczej, wtedy będziemy chcieli rozumieć i wtedy to doświadczenie na przykład studni, które w Torze, w pierwszej księdze, jest jedno z takich niesłychanie ważnych, powtarzających się. Zaczynamy myśleć, co właściwie, do czego nas odnosi studnia, prawda? Ta woda na pustyni, ale też ta studnia, która występuje u Mojżesza, występuje przede wszystkim w historii Izaka i znalezienia dla niego czołg. I w historii Jakuba. Przede wszystkim w historii Jakuba, kiedy on odkrywa studnię, kiedy zobaczył swoją przyszłą żonę. Jest warstwa wreszcie filozoficzna, bym nazwał. To znaczy taka, która szuka jakiegoś filozoficznych spekulacji, ta warstwa, która nazywana jest warstwą drasz. I ostatnia warstwa to jest warstwa mistyczna, czy warstwa tajemnicy, czyli odpowiada literze S, czyli sody, tajemnica. Tak? Czyli szukamy tajemnicy. A warstwa mistyczna w lekturze Tory jest dosyć powszechna, dosyć szeroko znana przez kabałę i inne rzeczy. Jedna wskazanie jest w każdym razie udzielone, że teksty mistyczne może czytać ktoś dopiero, kto skończył 40 lat. Tak jest pilnowane, żeby wchodzenie do Tory było, tak powiedziałbym, ostrożne, żeby nie zaburzyć zmysłów czy myślenia na temat. Czyli wierzymy w ten tekst.
Jeszcze kolejny punkt. Punkt dotyczący, czy jest dobre przeczytana Tora, czy źle przeczytana. To nas odsyła do punktu pod tytułem ortodoksji. Czy jest jakiś ortodoksyjny sposób czytania Tory, właściwy, jedyny, albo niewłaściwy, nawet jeżeli bierze się pod uwagę, że załóżmy was. Mowa jest o 70 twarzach Tora. Jeszcze w innym punkcie mowa jest o tym, że drzewo poznania w raju rosło na środku raju. Czyli każdy, niezależnie od tego, kto przyszedł do tego drzewa, docierał do jego centrum. Prawda? Z różnych stron, z różnymi doświadczeniami przychodzi się do Tory, jesieni szuka. Czyli założenie fundamentalne dla judaizmu i dla czytania Tory to jest całkowita wolność myślenia, interpretowania tekstu. Nie ma ortodoksji, nie ma naczelnego rabina świata, a nawet naczelny rabin polski mi nie powie, jak należy coś czytać. To naczelny, ja wysłucham oczywiście, ale to nie znaczy, że muszę się z nim zgodzić, albo nie muszę przyjąć jego nauki. Nie ma tutaj pojęcia takiego, powiedziałbym, w którym jakieś istnieją jakieś dogmaty, jakieś nakazy czytania czy interpretowania. Podkreślam, to jest przygoda intelektualna, czytanie Tory, również poza przygodą religijną. I w tej przygodzie intelektualnej jest pełna, tak powiem, swoboda poszukiwania własnej interpretacji. Wręcz nawet się do niej zachęca i do tego potrzebna jest specjalna metoda uczenia się Tory, uczenia się tekstów religijnych, to się nazywa ta metoda Pilbul. To znaczy na tym polegająca, że czyta się Tory zespołowo, że rozmawia się ze sobą, zadając sobie pytania, dopytując się siebie. Że ta metoda, w której nie tylko indywidualnie, ale właśnie w małej grupie uczniów, uczniowie nie muszą mieć 6 lat, mogą mieć 50, że ten sposób uwspólnotowienia lektury Tory jest niesłychanie ważny, zresztą do jego lektury Tory. I na koniec zostawiłem sobie punkt, być może najważniejszy dla naszego myślenia, mianowicie, że Żyd nie zna jednej Tory. Są dwie Tory, co najmniej, można powiedzieć tak, dzieląc analitycznie. Jest tak zwana Tora pisana, z którą większość z nas się, jeżeli nie wszyscy, spotykają w tłumaczeniach, w różnych tłumaczeniach, na różne języki, na różne polskie języki, warstwy językowe polskie, z których najlepsze chyba jest tłumaczenie protestanckie, przepraszam, bo tysiąclecia jest słabym tłumaczeniem. Więc jest tego rzeczywiście bardzo dużo. Są tłumaczenia oczywiście. Ktoś może śledzić przez angielski, przez francuski, możecie śledzić w końcu przez angielski. Ale to jest tylko jedna Tora. To jest ta spisana Tora, co do której zgodności między oryginałem tłumaczenia, tłumaczeniem oryginalnym, znaczy oryginałem tłumaczeniem, jest oczywiście przy pewnym założeniu, że to jest jakoś tam wspólne, chociaż ze względu na charakter języka hebrajskiego, to nie do końca to, daje się to przetłumaczyć, albo widać, jakie trudności są w przetłumaczeniu tego tekstu, gramatyczne i leksykalne. Ale jest druga Tora, to jest Tora ustna. To się nazywa Tora ustna. Bez tego sobie nie można wyobrazić. Ktoś, kto chce czytać, bo tak powiem, jak to arcybiskup sformułował jako Żyd, Torę, on musi wejść w Torę ustną. To jest Tora ustna. To są wszystkie instrukcje, interpretacje, refleksje, które powstają wokół tej Tory pisanej. Czyli czytanie jest zawsze czytaniem w tradycji. Nie da się bez tego odbyć. Jeżeli jest nakaz w Torze, że dziecko, które jest nieznośne, wyjątkowo okropne, no bo są takie dzieci, uważam, które jest niedouczenie, nie da się nauczyć, że powinno się zabijać kilku razy w nas. Brzmi to niesłychanie barbarzyńsko, niesłychanie okropnie, ale nie zrozumiemy tego nakazu, jeżeli nie znamy, jak on był interpretowany i jak on był rozumiany w tradycji. Podobnie rzecz dotyczy soboty, zakaz pracy. Co to znaczy praca? Jakie czynności obejmują? Czego naprawdę nie wolno robić? W jakiej przestrzeni nie wolno robić? Bo to też jest istotne. Czyli można powiedzieć, że cała interpretacja
tego zakazu, to jest dopiero Tora ustna. Tora ustna, która mieści się w Talmudzie przede wszystkim, ale mieści się w tysiącach dzieł filozoficznych, dzieł halachicznych, które powstały w historii. Oczywiście pewne dzieła są zapomniane, inne dzieła wracają. To tak jak zwykle, prawda, z historią, że pewne rzeczy są aktualizowane, są na nowo czytane. Ale to, co jest istotne, to, że one muszą żyć, one muszą być wpłynięte w jakimś sensie. Jeżeli weźmiemy jakąkolwiek dobrą edycję Tory, to właściwie tam jest jedna linijka i do niej napisane kilka stron możliwych interpretacji tej linijki, prawda? Która była interpretowana. Dla nas oczywiście najważniejszym, najczęściej interpretatorem jest taki francuski, w sensie miejsca urodzenia, francuski, jak to nazwać, komentator, interpretator, Rush. I zawsze, kiedy, jak ja siadam do czytania jakiegoś fragmentu, to najpierw patrzę do Rushiego, co on właściwie miał na ten temat do napisania. To jest takie, nie powiem, że rozstrzygające, ale moją wyobraźnię natychmiast pobudza. Ale w tym sensie Tora ustna nie jest czymś zamkniętym. Tora ustna żyje, dlatego że z każdym rokiem pojawiają się nowe kwestie, które należy rozstrzygnąć z punktu widzenia halachicznego. Dla mnie taką niezwykłą lekturą to była lektura rabina Orszy, który był w Kownie, w getcie kowieńskim. I oczywiście sytuacja wojny, sytuacja śmierci masowej, no jest nieznana w Biblii, choć oczywiście używa się języka z lamentacji po to, żeby to opisać, lamentacji Jeremiasza. Natomiast no, pojawiły się takie kwestie, które były nie do wyobrażenia, prawda? Które łamały wszelkie zasady halachiczne, typu, że nie wolno jeść przy zmarłym, prawda? Zabroniane. Tutaj nie ma wyboru, prawda? W związku z tym, w tym sensie i sytuacje nadzwyczajne, ale też zmiany cywilizacyjne powodują, że te kwestie teologiczne, kwestie czytania, interpretowania Tory stają się zupełnie inne, prawda? Inaczej pewnie my czytamy, bo chyba mamy XXI wiek, inaczej pewnie czytamy z innym bagażem doświadczenia społecznego. I jeżeli przyjmiemy założenie, że każdy wnosi, każdy ma swoją Torę, nie w sensie, że po swojemu napisał, ale po swojemu przeczytał, prawda? I wchodzi z nią z własnym doświadczeniem, to mam wrażenie, że to czytanie Tory to jest tak, jakbyśmy każdy z nas wnosił do niej swoje światło i odnajdywał w niej swój język, przez który będzie ją interpretował. Czyli w tym sensie, co jest, wydaje mi się, na koniec najważniejsze, że to nie jest czymś zamkniętym. To nie jest coś, do czego się damy jak do zabytku, ale jest czymś, co żyje. Żyje przez każde nasze życie i każde nasze czytanie. Tora jest w tym sensie, rozwija się razem z nami i z kolejnymi pokoleniami. A w tym znaczeniu jest dziełem absolutnie nie tylko objawionym, ale również dziełem nieskończonym. Dziękuję bardzo.